Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy coś specjalnego dla wszystkich fanów jednorożców. Jest to zabawka z tej serii rosnących. Potrzebujemy tylko wody i to właśnie będzie rosnący jednorożec. Wygląda bardzo ładnie i myślę, że już mniej więcej wiecie, o co chodzi z tymi zabawkami. Po prostu umieszczamy je na przykład w szklance, zalewamy odpowiednią ilością wody i one nam rosną. Mieliśmy już na przykład księcia i jeszcze kilka innych zwierzaków. I zobaczcie, potrzebujemy od 24 do 48 godzin, czyli dzień albo dwa. Czyli dnia albo dwóch i po trzech dniach już mamy gotową zabawkę. I właśnie możemy sobie obserwować, jak nasz jednorożec będzie rósł. Widzę, że na razie mamy coś błękitnego w środku. Zaraz sobie to obejrzymy i oczywiście będziemy Wam pokazywać postępy. Także jestem bardzo ciekawa kolejnej zabawki z tej serii. Mam nadzieję, że Wy też. I zobaczcie, tak wygląda nasza zabawka. Na razie jest to kawałek gąbki błękitnej w kształcie pnia drzewa. I tutaj na razie nic nie widać, ale wiemy, że w środku chowa się jednorożec, który jeszcze jest na razie bardzo malutki, ale dzięki wodzie zadzieje się tutaj nam magia i będziemy mieć jednorożca. Także mam tutaj szklankę wody. Ważne, żeby woda nie była zbyt ciepła. Zanurzamy zabawkę w środku. I teraz musimy czekać właśnie. Jeden dzień, dwa dni, a trzeciego dnia będziemy mieć już gotowego jednorożca. Potrzeba trochę cierpliwości, ale na pewno jest to bardzo ciekawe do obserwowania. Także zobaczymy się za 2-3 dni. Pokażę Wam postępy. A na razie zostawiamy naszego jednorożca, który na razie jeszcze chowa się właśnie w tym błękitnym pniu. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Jeżeli tak, to czekam na kciuka w górę. I zapraszam też do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii właśnie zabawek rosnących. Do zobaczenia!